Dobry wieczór. Witam ponownie. Tych, co dzisiaj już byli. Siema pan Zagadka, siema Gorek, siema Goan. Welcome. Witam serdecznie. Witam Medium Supergra, skończyłem na premierę. Grazie. Ja od premiery chcę w to zagrać i w końcu podjąłem decyzję, że robimy to. Także będzie grubo. Bo chyba jest strasznie, nie? Przepraszam. Obejrzałem sobie trailer, gameplay trailer właściwie, Star Wars Outlaws, no. I god damn, to jest truly next gen, nie? Ja nie jestem finalowcem. Pokaż napisy, wielkość tekstu domyślna, dobra, domyślna. Chyba, że chcecie większą. Nie wiem, czy ktoś na mobilce ogląda. Chyba nie, nie. Nazwa rozmówcy chyba nie musi być. Pogrubiony tekst. Zrobimy pogrubiony. Bardziej będzie się rzucał w oczy. Najwyżej to wyłączymy. Obraz. Okej, ale to tylko rozgrywka. Tryb widzenia. Tryb biegu. Przytrzymaj. Obraz. A gdzie jest... Coś jak performance mode i quality mode. Nie ma chyba. Pewnie 30 jest FPS-ów. Jak jest 30 FPS-ów na PS5, nie, to po prostu w łeb strzelę chyba. Na dwuletniej grze trochę słabo by było. Ale to co to... Po co tej grze sam strzelę? Ale ci, bo teraz fabułka. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. Ona taka brudna jest. The gunshot. Zieloni na kolanach. Herba w koszyczku, ty, jest klimat. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Chryste, jaką to ma grafę dobrą. Used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to
goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Jaki klimat te gier ma, ty? Just the thing. Ja nie mogę, ty. Co oni odwalili? But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. Jest, kuźwa, meblościana. Jest parkiecik. Elegancki. No, polska chata, no co? Co tu więcej mówić? Z angielskim kalendarzem. Październik. Wspomnienie świętych aniołów stróżów, pogrzeb o 10, ultradźwięki, Najświętsza Maria Panna Różańcowa, biopsja, wysłać paczkę Mariannie, wizyta u neurologa. Ile tych pogrzebów? Co ona jest? Co to te ultradźwięki? Wybrać Mariannę z dworca, uczestnictwo wszystkich świętych, dzień zaduszny, operacja. Ja tam nie lubię stylu bloopera. Jak tu tego nie lubić, co widzisz na ekranie? Zaraz zobaczymy. Ja nie grałem w nic od nich. To jest pierwsza gierka. Ale grafa jest koniec, nie? Ja nie mogę, jak to wygląda, ty. Ogień w szopie, nie? Ogień w szopie fest. Hiteu. Yeah. Nice to see you too. Co robisz, Kiteł? A dużą tą chatę ma. Aha, czyli to jest inspekcja sceny jakby. Kto nie miał? To się ja nie miałem. Klucz do domu pogrzebowego. Ona pracuje, co? Ona jest grabarzem, czy o co tu chodzi? Nourishing. Kocie, łakocie. Na łakocie mi to nie wygląda. The last goodbye. Unreal home. Jest ten, maszynka do mielenia mięsa. Good morning, Krakow. Symbolic funeral of the Sierra Mine. Fajna gazeta. Złoty 90. Wow. Aha, ej, w ogóle można się rozglądać na ten, na triggera. Ale nie podoba mi się to absolutnie, muszę to wyłączyć. Funkcja czujnika ruchu widoku kamery pierwszoosobowej, nara. No, dziękuję, dobranoc. Joj. Jest klimat fest, nie? A to fotograficzka jakaś, co ona fotografuje pogrzeby, czy co ona robi? Bo nie rozumiem. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Czemu powiedziała Jack? Czemu nie powiedziała Jacek? Bez sensu, nie podoba mi się to. W 3 dni ta kopalnia była? No co, z Krakowa jesteś? Co za zagadka? I guess I forgot about this one. I can do it now. Illuminate photo for 5 seconds. Dobra, czyli wywołamy foto. Naświetlimy. Dobra, powinno być git. Multigrade to jest to chyba. Co się wali? Kopalnia?
jeszcze ten fixer. Was the last photo I took of you, Jack. Shit. Mamy fotografię Jacka. Jest dobrze. Nie wiem, po co nam fotografia Jacka. Ale... O, dobra, może się przyda. Czekajcie, zaraz wracam. Aha, że się w trzebnie dziury robią mi się. Rozumiem. Dobra, to będzie zamknięte chyba, nie? Co ona tak dziwnie chodzi jakoś? Orwell? 1984? Jakie wydanie fajne w ogóle. Ciekawe, czy prawdziwe. W sensie, czy takie istniało? Chyba nie. Czy istnieje? O, może tak. Ale ma medale tej. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Solidarność. Patrzcie państwo. Ciemno tu jak. Come on, Jack. Where'd you put it? Gdzie te spinki? Okay. Let's do this the other way. There you are. Dobra, mamy spinkę. Okay, I think. A tu jest gęsty klimat, nie? A nie widać ten. Co to jest za pospomnik? Wybaczcie ignorancję, ale. Patrzcie ten obraz. Was a humble religious man. Najświętszej Maryi Panny. Funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ale czuć ten taki polski klimat, taki, który też właśnie w filmach często Kieślowski przedstawiał. Taki gęsty, mroczny. Jack. Fajne to jest. He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. A ten Jacek tak wygląda, ten Jack, jak taki Polak. Podoba mi się to chodzonko, takie to jest silentowe mocno. To jest na plus. Co? To jest pokój. Weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know. I guess they just used to make me happy.
Jack knew it well. That's why there's so many of them here. A ty, Agorek, przeszedłeś już gierkę? Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. Mm-hmm. To listen. That was the least I could do. A czyli ona jest sierocińca, ale big. Ale nie lubisz gier bloopera, bo nie lubisz gier bloopera, czy po prostu gatunek ci się nie podoba? Nie rozumiem trochę. Oni chyba nie robią takich samych gier wszystkich. Ja lubię takie kameralne, ładne gierki. No styl gameplayu tutaj to jest taki trochę przygodówka. Taki silencik trochę. Czekajcie. Dobra, co my tu mamy już? Mamy spinkę. Mamy kocie łakocie. W sumie to możemy już stąd wyjść, nie? Czekajcie, sekundkę. Albo nie. Okej, okay, możemy wyjść z chaty. Wasn't as weird as it sounds. Miało swoje plusy, okej. If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. To znaczy tak, jeżeli... No, jakie oni gry wydali? Layers of Fear na przykład, nie? Ten cyberpunkowy tytuł też wydali. No to chyba inne gierki niż to. To jest takie... Na razie, jeżeli chodzi o ten styl gierki, to mi się kojarzy z jakąś taką staroszkolną przygodówką. Która wygląda fenomenalnie, nie? Ja pierdzielę, jak ta giera dobrze wygląda, ty. O co tu chodzi? Jestem ciekaw, nie? Czy jakaś instytucja zajmująca się kulturą w Polsce jakieś pieniądze dała na tę gierkę? Jack taught me to accept my... Bo ona bardzo polska jest. I to w sumie taka fajna promocja jest, nie? Takie gierki powinny być dofinansowywane jednak. Siema, siema.pl. O! Coś nowego. Jaggerfire ma wylew. Witam ponownie. Oj, ale wibracje są świetne. Takie delikatne, jak deszcz pada, takie pum, pum, pum. Na tym, na DualSense. Zarąbiste. Jak się biega? A tu jest to widzenie? Nie idzie tu biegać chyba jeszcze. Jaki składak ty, Romet. A, czyli oni mają dom pogrzebowy, po prostu. Ostatnie pożegnanie. Yeah. Who doesn't? Co to jest na chwilę? Aha, no. Nie. Wygląda. Dla mnie ich każda gra jest do połowy, a potem się zaczyna jakiś rozpiździel wizji do innych światów, a mamów i mi się to nie podoba. Zobaczymy, bo jak na razie jest, kurde, dobrze. O, ktoś tam był. Przeszedł z parasolką jakichś przechodzeń. Na razie jest, kurde, powiem, kozacko, nie?
Fajne wszystko. Interfejsik prosty. Ale mam biuro wypasione, ty. To jest taki chyba dom pogrzebowy premium. Adam Nowak. ...1999. Wypadek. Dodatkowe usługi. God damn it. Intuicja. Tu ciemno, nie mam jakiś ten? Światła, latarki, jakieś cokolwiek, czegokolwiek? Jaki to jest gęsty klimat w tej grze. Ale 30 FPS-ów w tym stylu rozgrywki w ogóle nie przeszkadza. Jest okej. Okay. Not sure if I'm ready for this. I think you don't. Jego kurtka, nie? Ale hardcore ty. Hey, Jack. Hardcore. I got your special clip. Ale krawat by trzeba montan, nie? Założyć. Dobra, teraz trzeba krawat znaleźć. O, jest. A, okej, okay, dobra. Krawat ze spinką. I didn't expect this to be easy. Guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. But am I? Czołem, Bako-san. Dobry wieczór. Co tam? Czekajcie chwilkę, muszę coś sobie tylko ustawić. Oh, can't you people read? The sign says closed. Wow, a tu akcja się dzieje. Shit, man. Czekajcie sekundeczkę jeszcze, tylko muszę zmienić jedną rzecz.
A i tak jakoś, wiesz, ja to już nie raz mówiłem niejednokrotnie, że chcę to ograć. I tak sobie przeglądałem właśnie gierki w ofercie PlayStation Plus Extra, bo ostatnio sobie wykupiłem właśnie na rok. I mówię, kurde, tak sobie patrzę. Jedziemy z tematem. Dobra, okej. Zaktualizowałem komendę, jakby co? Okej. Dobry, Daszu. Oglądałem, Daszu, trailer, ten co wysłałeś, ten tego Outlaws. Jeez, to wygląda naprawdę next-genowo, nie? Kozacko. Dobra, czyli jakieś tutaj... No, także Bakosan, nie wiem czy widziałeś na Discordzie, ale w środę planuję odpalić twój wybór w końcu. I powiem szczerze, że ten Avatar też mi się podoba. Far Cry w świecie Avatara, ale jest okej, nie? Te dwie gierki naprawdę mi się podobają. A Avatar już w grudniu wychodzi. O kurde. Siema Dominiczek. Dobry. To naprawdę dwie dobre gry mogą wyjść. Bakosan na Switcha sobie sprawiłem. Było w promce. Będzie grane. No, dopiero zaczęliśmy. Co jest ty? Historia jest taka, Dominiczek, że babeczka... zaczęła się gierka od tego, jak babeczka stoi w oknie sobie, pali papieroska. Okazuje się, że jest właścicielką tam razem ze swoim, nie wiem, czy ojczymem, przyszywanym ojcem, może tak? Który ją adoptował chyba z sierocińca, z tego co wywnioskowałem ze zdjęć. Prowadzili dom pogrzebowy, no i właśnie, no i zmarł ten gościu i ona go teraz do pogrzebu przygotowywała. W momencie, kiedy to robiła, zaczęło czoskać i jakieś cienie zaczęła widzieć. Tak pokrótce. Co się działo dotychczas? Ta gra taka będzie cała? Ona pełen chill. Poczułeś to, kocie? Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. Ten alternatywny świat to tak trochę zajeżdża obrazami Beksińskiego, nie? Tak widziałem na gameplayach też i screenach. Got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just what? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong? Dobry, ponownie Ilmarion, witam. A bo się go na pracę na jego pracę inspirowali. Jack. Mm-hmm.
Główna bohaterka jest imienniczka mojej córki. W ogóle. No dobra, no ale o co tu chodzi? Co tu się będzie działo? Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. Kuźwa, co to jest za Anatol? Or so I thought. Zagrałem sobie w demko pokazane na wczorajszym PC Gaming Show. Jakie demko? Fortune Run, mega klimatyczna graficzna, Express 1. You don't know me, Marianne, but I know you. If this is a joke, you need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, ogarnę, spojrzę. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? To jest silentowy klimat fest, nie? Shit. Kurde, fajne to jest, jak na razie. Jak na razie. Gołąb. Oldschoolowy Kraków. O kurde. Ej, ale typy wiedzą, co to klimat, nie? Bez kitu. Naprawdę wstęp był ogień, nie? Jest lajkonik. Pompa musi być. Jakie to jest dobre.
Troy Baker. Kurwa. Słyszę słowo Silent Silentowy, to mam już kiedyś, ja czekam na tego Silent Hill, to się nie da opisać. Jeżeli wyjdzie kupa, to się autentycznie chyba popłaczę. Ja nie mam żadnych oczekiwań. Wiesz, wobec remake'u z SH2. Jakkolwiek ta gra nie będzie dobra. Nie mam żadnych oczekiwań wobec remake'u. Żadnych. Ani zaniżonych, ani zawyżonych. Będzie to będzie. Jak wyjdzie kupa, to mamy oryginał. Jak wyjdzie... chociaż na tym samym poziomie, to będzie zajebiście. Trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way. Ale szczerze mówiąc, w Silencie jakby lwia część historii była też opowiadana przez otoczenie. W dwójce bardzo dużo było opowiadane przez otoczenie. Tam miało znaczenie, jak ściana wyglądała podczas walki z bossem i ta ściana coś mówiła i ona była po prostu... Ona była czegoś symbolem. A Blooper bardzo dobrze robi otoczenie i ten cały design otoczenia, nie? Także... co? Nie, a co? No tak. Workers resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Nie, chodzi o to, że ona jest częścią właśnie opowiadanej historii w danym momencie, między innymi, nie? Symbolika. Tego jest bardzo dużo w Silent Hillu. A oni właśnie to robią bardzo fajnie i to może im wyjść, aczkolwiek gorzej jest będzie z muzyką i z samymi postaciami, nie? Ale zobaczymy. Ściana mówi, taka sytuacja, chemia, hemoglobina. What the? O kurde ty. Hello? Thomas? Jak to dobrze wygląda w ogóle fest. Nie, na przykład jak jest walka tej babeczki, nie pamiętam jak ona się nazywała, co z tym knife'em lata. Jak walczy z tym swoim ojcem, nie? To tam jest właśnie ten cały miejsce, w którym z nim walczysz, jest jednym wielkim symbolem, jest tak po prostu obrazoburczym symbolem, że to jest masakra. You wanna keep me out, Neva? Are you high? Siema, Shogo. Dobry. No, jest spolszczona, jest jak najbardziej. Okej, mamy mapeczkę. No właśnie też mnie to denerwuje, bo jest Jacek, jest Marianna, a te nazwy no, po angielsku wypowiada, nie? Jest Tomasz. Trochę tego nie rozumiem. Polski powinien wypowiadać imiona. Też wydaje mi się, że lepszy odbiór miałaby wtedy... za granicą, bo by się bardziej taka, wiecie... No, jest ośrodek wypoczynkowy Niwa, ale no tu już jest... Może chodzi o to, że... Nie wiem, w sumie. Ale jest koniec, nie? Jak oni zrobią, jeżeli chodzi o szczegółowość, taką robotę w Silencie, to
It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Ale powiem wam szczerze, że takie, jak ten słup jest taki typowo polski, nie? Siema, czemu nie GTA? Chciałem sobie humor poprawić. Dobry wieczór, Maciekiem. Jakbyś był 5 minut wcześniej, to byś sobie poprawił. Wiesz co? Nie, stream jest okej. Gierka chodzi w 30 klatkach po prostu. I ma taki stater lekki, ale aczkolwiek w takiej mało dynamicznej grze to tak nie przeszkadza. Za nie? Nie, byłem na haju i mówiłem o mówiących ścianach. Pato stream. No, to wiesz, za czymś stoi taka decyzja projektowa, że część jest przetłumaczonych tych napisów, a część nie, nie? Coś za tym stoi na pewno, nie wiem, może beta testerzy mieli problem z nawigacją, cholera wie. Co to jest za kamień, szaniec jakiś tu? Ale bajza. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Pamięci ofiar II wojny światowej. Dla córek i synów ziemi. Tutaj spoczywają. Pogrzebani. Jak upadli. Jak zginęli chyba. Żeby zapamiętać, że cała ziemia jest ich grobem? What? Co do napisów, w sensie w wersji angielskiej, psuje odbiór gry, masz na myśli, tak? No, może nam psuje, ale myślę, że obcokrajowcom ułatwia jednak. Bo podejrzewam, że jest wiele gier. Trzeba by kiedyś na to spojrzeć. Które na przykład rozgrywają się w jakimś kraju, w jakimś klimacie i też chyba są podobne zabiegi stosowane. Dobrego dnia, siema Tymgan, ale głupi tytuł, wszyscy wiedzą, że gry są jakimś medium. No, true. No czekaj, zaraz mi się coś przypomni. Wiesz, ale też trzeba zadać sobie pytanie, o czym ma być ta gra, bo ta gra nie jest o Krakowie i o Polsce. Ona opowiada uniwersalną historię jak na razie. A Polska jest tylko tłem tej historii. Także też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest core tej gry. To, że to jest Polska. To jest po prostu tło, nie? Ale zobaczymy, jak będzie później, nie? Czemu taki wybór akurat? Fajnie, że w polskiej wersji nie ma jakichś głupot i jest po prostu po polsku napisane imiona są, nie? Chociaż to. Czemu taki wybór? Bo od premiery już chcę w to zagrać. I tak w sumie nie miałem kompa do tej gry. Potem tego kompa ogarnąłem. Też zobaczyłem, jak na tym kompie to chodzi. Tak średnio zadowalająco. 68. Wow. A, muszę tą wizję włączać. Zielączka tu. No i tak sobie przeglądałem dzisiaj gierki na PS Plus Extra i mówię, kurde, to medium jest już od dawna, chciałem w to pograć i let's go. A to setting, tak, w grze działającej się w Moskwie miał być znaki po angielsku, powiedziałem, no tak. Tak samo taka Zeta, nie? Coś tam było, Krakow Times czy coś takiego? Krakow Times, waluta była polska. Część była tekstu po angielsku, część po polsku. Dziwne to było. Wprowadza w błąd aż w takim stopniu, że go chyba nie. Zobaczymy. Po prostu to jest taki, no...
looks like an old fort. Might be my way in. No zobaczymy. Zobaczymy. Gra wygląda fajnie. Taki gameplayowo jak na razie taka przygodówka staroszkolna pomieszana z Silencikiem. No, wygląda przecudownie ta gierka. A ta pierwsza lokacja, jej mieszkanie, to wnętrze tej kamienicy z podwórkiem razem, jak to było dobrze zrobione. Normalnie jak przez moment, jakbym w jakimś, nie wiem, filmie Kieślowskiego był, się czułem. Mega klimat, taki polski, mroczny. Z PlayStation Plus Extra. Z abonamentu. Nie wiem, gdzie patrzeć. No, dlatego, no mówię, że to na kompie mi słabo chodziło, potem to się pojawiło, nie wiem, z pół roku temu. I w PS Plus Extra i tak chciałem to ograć. Potem przez chwilę nie miałem tego PS Plus Extra, teraz sobie na rok wykupiłem, potem Days of Play i mówię, dobra, jak jest ten abonament, no to trzeba chociaż coś ograć z tego abonamentu, nie? Nie róbmy tacy, nie? Nie róbmy lipy. Skup się na świecie materialnym. Okej. Okej, tu takie zagadeczki będą. Przepraszam. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. No fajnie to wygląda w tym świecie alternatywnym. Myślałem właśnie, że ten świat alternatywny będzie brzydki, ale jest ładniejszy od tego chyba nawet. Ja się też zainteresowałem Starfieldem po konferencji. Jestem zainteresowany jeszcze tym awatarem, jak wcześniej mówiłem. Bardzo fajnie też wypadł właśnie ten Outlaws z tego gameplayu, Star Warsy. No, kurde. Co to jest? Co, z grzyby naładowałem? Ten Star Wars jest mega, nie? On naprawdę wygląda next genowo. Tylko to są gameplaye Ubi, nie? Wiecie, z czego Ubi jest znane bardzo? Na D słowo. O, zwłaszcza Massive Entertainment. Tak, w ogóle bardzo fajnie był przedstawiony ten Starfield. Był konkrety były, nie było po prostu gadania o dupie Maryni, po prostu było przedstawiona, była, powiedzieli wprost, czym będzie gierka. Były fragmenty, wyglądało to jak wyglądało, wyglądało mocno past-genowo, drewnianie, oni się nie przejmowali tym. I to w sumie to właśnie było spoko, bo ta prezentacja była taka naturalna. Nie wiem, czy ja tak to odebrałem, czy... Duchowe uderzenie? Co to kuźwa jest? I... Ale zarąbiście chodzi wibracja. A to może w ten power mam walnąć. Aha, bo to duchowe uderzenie mi się rozładowało. Idź! O! That worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did. Wibracje są mega spoko zrobione, nie? Triggery adaptacyjne.
So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Czemu cały czas wibruje? Aha, bo to wiatr. Czekajcie, bo mnie córunia woła. Zaraz wracam. No, ale już z Wiedźminem tak było, nie? Podobnie. Wiedźmin też dosyć dodatki, dosyć przerobiły gierkę. Może nie aż tak, ale... Obecna faza Wiedźmina to też nie jest to, co było na początku. Wiesz co? Ja grałem na GeForce Now i było spoko. Ale... No, ja też tak uważam. Plus jeden Bakosan. Caution Fire Hazard. No. Fajnie by było, jakby jakaś taka Ultimate Edition, takie goty wyszło. To byłoby spoko. Od razu z podstawką, to bym sobie na konsolę wtedy od razu ogarnął. Warto. Warto naprawdę Dominiczek zagrać. I ocenić samemu. Ja w ogóle nie miałem hype'u na Cyberpunka. Na początku, jak były pierwsze gameplay, ten pierwszy trailer, to mi się podobał. Potem jak pokazali to GTA, to mówię... Wywalone jajca, ale w dniu premiery coś mnie tchnęło i mówię, kurde nie, zagram se i mnie wciągnął i mi się spodobał. What happened to you? Tak jakby choroba jakaś strawiła to zwierzę. No ja na GeForce Now grałem i hulało to dobrze, żadnych bugów, game breaking nie miałem. Było git. Dlaczego to tak przesadnie dobrze wygląda? Goddammit. A każ tam biega po lesie. No po takim lesie to bym nie chciał chyba biegać. What? Co ten opis on tu robi? A, rozumiem, Dominiczek. Cyberpunk to była gra, od której zacząłem streamować w ogóle. Potem ją w połowie rzuciłem. Wróciliśmy do niej jakieś, nie wiem, z rok temu. I było super. Mi się tak grało, super się do niej wróciło wtedy.
I o dziwo pamiętam fabułkę. I've seen others like it, but never this intense. No ja nie wiem jak teraz na obecną chwilę chmura Microsoftu działa, ale ja mam mega pozytywne odczucia w związku z GeForce Now, nie? Gierki, nie każda, nie mówię, że każda, ale większość gier wygląda jakby natywnie była odpalona na kompie, nie? Trzymaj się, Shogo. I nie ma laga żadnego, nic. Nie no, rewelacyjnie te chmury zaczynają działać, naprawdę. Z kolei ta z PlayStation jest. Overdrive? Ale Sunset Overdrive masz na myśli? Nie wiem, nie sprawdzałem. Ośrodek Niwa, lato 1969, uroczyste otwarcie. Pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysz Władysław Gomułka, zaszczycił Kraków i wziął udział w oficjalnej inauguracji ośrodka wypoczynkowego Niwa, nowego centrum socjalistycznej radości i rekreacji. Małopolska klasa robotnicza wreszcie doczekała się miejsca, w którym może spędzić rodzinne wczasy na łonie natury. Główny budynek i obszar mieszkalny są wygodne i proste, zgodnie z duchem socjalizmu. Specjalne podziękowania należą się architektowi, przyszłemu kierownikowi ośrodka, oddanemu członkowi partii towarzyszowi Rakowiczowi, bez którego ośrodek wypoczynkowy Niwa nie zostałby zaprojektowany i wzniesiony. 15. rocznica, nie, co ja gadam, 25. rocznica powstania Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Gady. A to nie wiem. Nie wiem, bo ja już dawno nie korzystam z GeForce Now. Przestałem korzystać, jak skończyłem Cyberpunka, ale to jeszcze przed tymi update'ami, o których mówisz. Jest bąk, ty. What's a fine machine like you doing in a place like this? Co ona w 99 się dziwi widokiem bąka tej? I mówi, że to stary jest stary maleństwo stare? Z tego co pamiętam, to w 99 jeszcze dużo maluchów było. 99. Było jeszcze sporo, kurde, w 99. Ja pamiętam, że za dzieciaka tego mnóstwo było. Stało na parkingach, tak co drugie auto to był maluch na parkingu, nie? A potem nagle... Psiu, inne. No, też mi się tak bakosam wydaje, że jeszcze w 99 tych maluchów było większość, że tak powiem. No ale prawda jest taka, że też ich było kilka, nie? No już jakiś czas temu poznikały. Teraz jak takiego bąka zobaczysz, to tylko takiego właśnie odpicowanego, nie? Ale te, one są po prostu... Jak patrzysz na te odpicowane maluchy, to tam patrzysz na niego i tam są stworzone w to tyle siana, tysiące, nie? Złotych. Takiego poloneza widziałem. Teraz w niedzielę chyba. Pat mi dzwoni. Halo? 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 Jak odebrać ten telefon? Halo, gdzie pieniądze są za las? Jak to odebrać? Aha, to była budka, tak? Nie no dobra, wyłączymy może te dźwięki. I dobra, muszę to wyłączyć.
Grasz sobie po cichu, nie? A nagle ci pad zaczyna dzwonić. Tylko mi jeszcze powiedzcie, że nie ma opcji do tego, nie? Nie ma. Cicho. Aha. Gdzieś już to widziałem w jakiejś gierce. W jakiejś gierce coś takiego było, ale nie pamiętam jakiej. Ej, ale ja nie chcę, żeby mi ten pad hałasował. Kuźwa, w jakiej grze było to z tymi właśnie, że szukałeś takiego echa w tym? Właśnie... Kurde, nie pamiętam. Z czegoś to jest zacznięte i to ostro. Widzicie gdzieś, jak wyłączyć to coś? Nie ma. Kuźwa, jak mi jeszcze raz... Ten jego silnik. W systemie, nie? Też właśnie tak pytałem. Sąsiad miał syrenkę i woził dzieciaki po siedlu, ale to była radocha. No raczej. Inaczej. Urządzenia, aha. What the fuck? No dobra, no ale jak to ściszę, nie? A na pasku gdzie to się wyłącza? Ja jeszcze od 2 lat jeszcze nie kumam ten, nie? Aha, to jest to samo. Dobra, okej. Okay. A tu tylko jest głośność. No to co, jak to ściszę na maksa, to nie będę go słyszał. Czy dźwięk? Czy poczekaj, wait a minute. No dobra, no ale to nie będę go słyszał chyba wtedy. Dobra, to ściszymy po prostu trochę i tyle. Na maksa, bo przecież dar się fest, nie? No, trofki wchodzą. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. No, sporo. Shit, the handle's missing. Maybe. No dom bez klamek w końcu. Nie? Tam muszę. I think there's a broken window up there. If only I could reach. Dobra, jakoś tam musimy wejść. Dawaj jakieś pudło. No to by zabrała sobie, podłożyła, nie? To lipę robi. Tego malucha bym przepchał najchętniej. Dałoby radę. Przepchać tego malucha tu. Ja może rzeczywiście tu trzeba to zrobić. Nie no, dobra, bez przesady. W ogóle to jest tak zarośnięte, jakby tu nikogo nie było od 50 lat.
Co jest, kurwa? I sent something. Ej, ej, już nie jest, już jest ładnie Bako-san ogarnięte. Już krawężnik odkryty jest na nowo. Kosa nowa wjechała, daje radę fest. Mocna taka, że szok, nie? Jak tam na pełnej mocy ją przycisnąłem, to tak dawała radę. Mega jestem zadowolony z tej kosy. No jak popada, bo na razie to tam takie siano się zrobiło. Ale wiadomo, że tam będzie trzeba glebogryzarą przejechać i zasadzić na nowo trawę, nie? Bo tam jest takie, wiecie, dziko to se rośnie i tak jest tego mniej niż więcej. Twin Snakes wyjechały? Si. Jutro powinny być. Jutro będzie oficjalny post na Discordzie po 19 z podziękowaniami dla wszystkich donatorów. Tak myślę, czy by jakiegoś giveawayka małego nawet nie zrobić z tej okazji. Ty, no patrz. Tworzymy bagaja. A no tak, bo jest bagażnik. Silnik był z tyłu. Śrubokręt. Shit. What the hell? Zrobił pad bip. Zaraz go ściszę całego. Ale wydaje mi się, że on balansuje pomiędzy dźwiękiem w słuchawkach. Wiecie, o co chodzi? Że jak go ściszam, to połowa dźwięku teraz przeszła do słuchawek. Dobra, wyciszam go, bo kogoś jeszcze wkurzę w chacie i... Ale to jest przerąbane, jak masz słuchawki i ten pad jeszcze ci zadzwoni, bo to masz, od razu jest taki feeling, że jakby to spoza gry było i dostajesz takiego double blasta dostajesz. Zerknę na ten klip. Dzięki za klipa. Ale w maluchu nie, no to był klakson. Dawaj ten śrubokręt, użyjemy go zamiast klamki. Zaraz coś znowu wypierdzieli, nie? Jakiś jumpscarer. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Przepraszam.
so began the great dumpster heist of 1999. A jeszcze jeden, bo jest z tego właśnie zrobiłem, z Metroida, ale jeszcze chcę zrobić z tego. Samorosta muszę zrobić. Ten gościu, co z tego gniazda się wychylał i krzyczał: Ahoj! I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. A to też spoko. A ogólnie to takie gospodarcze jakieś, nie wiem co to. Najgorsze takie są fragmenty, gdzie chodzisz w miejsce, skąd już nie wyjdziesz. Bez na przykład wysoko. Jak tutaj. Masz literówkę w tej reklamie? To znaczy, to jest generowane automatycznie. A nie, bo to chyba jest... Aha, że wielka litera jest. A to zgenerowane automatycznie, wiesz, Bokosan. But. But Manitou. Kurde, ale elegancki mokasyn. Luksusy. So it's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Masakra w Niwie? Co to znaczy masakra w Niwie? Co tu się wydarzyło? Hello? Anyone? No na pewno. Thomas? You there? Wiadomości, informacje i praktyczne porady dla nowoczesnej kobiety. Studnia przodków. Nowy literacki bestseller Joanny Chmielewskiej. Czytelniczki pytają, eksperci odpowiadają. 10 krawieckich technik szycia modnych spódnic. Podróżnik. Travel in style, travel in comfort. Państwowy zakład produkcyjny. Duckling. Polish Legends, The Dragon of Wawel Hill. Why do my teeth fall out? Back to school, puzzles and crosswords. What is this? A Little Red Riding Hood. Feather cutout. Hotel Niva plan. Nie no, Silent Fest, nie? No, powinno. Też mi się tak wydaje. No, zaraz znowu coś pierdolne. Smak Helena? Boris? Smok Halina.
Where is Mike Enslin? Sinners be damned. What the hell? Co tu się stało? Vivienne. Tad Bolshaj. Wspaniały wypoczynek nad jeziorem, ładnie narysowany. Tu jeszcze są plakaciki. Niva Restaurant. Lodowe smaki. Świetlica. Co to jest do góry? Mogę tu wejść? Nope. Nope. A ten świat jak się odpala? Nie mogę, on się sam odpala chyba. Ten alternatywny światek. Scena jak Silenta, nie? Beskita. Podbiegnij i kopnie. No kuźwa Silent. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Smuka. Sadness. Is that your name? Smutka. I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah. I used to have a lot of friends here. Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? Mm-hmm. You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! Aha, to jest córka tego, który te pocztówki pisał. Spoko, Daszu. Dzięki, że byłeś. Dobrej nocy. Udanego dzionka w pracy. Też nie będę jakoś do późna siedział, bo też jutro pierwszy dzień maratonu. Very angry. They might hurt you. Thanks.
that I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. Would you play with me? Just for a little while? It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, oh, wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Tak, gdzieś tak głowa napierdziała, że nic nie pomaga, tragicznie mi się śpi, pewnie dlatego. No, Madzie też nawala głowa, mnie też ono bolała bardzo, ale przestało. Kawę wypiłem po południu, to było okej. Okay. Co to znaczy białe noce? Nie znam tego powiedzenia w sumie. Dobra gierka jest, jak na razie jest git. Mega klimatycznie. Mam nadzieję, że nie będzie przedłużona jakoś beznadziejnie. Wiecie, o co chodzi. Niczego nie mam. O no tak, bo przecież ty jesteś na północy. O, to organizm nieprzyzwyczajony pewnie, nie? I czy ja tam mogę wejść do góry w takim razie? Nie, tutaj też nie. Aha. To też nie. A te drzwi? Kurde, tak wyglądają, jakbym mógł tam wejść. Zejdźmy. A nie, no to już zszedłem. Oh, wait. Dobry wieczór, panie Paweł M. Dobry wieczór, witam. Już parę lat, ale nie idzie się przyzwyczaić. Mam takie mega ciemne rolety, ale i tak produkcja melatoniny zjebana. Trzeba się posiłkować to psami. No, kurde, masakra. Uczuję. Bezsenności. Lara, co ja mam tu zrobić? Dziękuję bardzo, Pink and Army, za rajda. Dobry wieczór. Siema Pink and Army, sieba Kleopatra, Nocny Wilk, witam serdecznie. Shimguin, Twitch TV. O kurde. To, że Raid mnie tak wystraszy, to nie wiem. Kolejny Romet tu stoi. Co tam u was? Co tam graliście? Nie wiem, co tu zrobić, guys. No, zwłaszcza, że nie gramy w lekką gierkę. Taka trochę straszna jest. Aha, i cłyk. Cłyk, nie? Jak w Silencie.
Dzięki bardzo, Paweł, za 10 miesiąc subskrypcji. God damn it. Thank you. Siema, Maćko The Hollow. Dzięki za wsparcie. Wow. 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 Brzydko jest jak pada. Dziękuję bardzo za 5 gift subów. Thank you. Dzięki bardzo za gifcika dla Haderka, Agorka, Dżerusiaczka, Dominiczka i Bywa, i Byw 69. I dobry wieczór. Witam serdecznie. Dzięki za te 5 giftów. Niesamowity jesteś. Dzięki za wsparcie, cicho. Co się dzieje dzisiaj? Ale co mnie wystraszyły alerty, to mnie wystraszyły. Hype train is close. Czyli błoto graliście, tak? Pink and Army. Czyli co? Aha, mogę ciało opuszczać. SnowRunner, no, Front Tires. Pograłbym sobie kiedyś w tę gierkę. Kurde, brzydko jest jak pada, dziękuję. Ale wjazd po prostu z 5 gift subami. Ogień w szopie, ty. Wariat. Rany, ty masz Maria jako kasztana, jako emotkę. Masz na myśli... Kasztario? Kubunia, dobry wieczór. Złoty pociąg nadjeżdża. Obciąg. Hype train is coming. Thank you. No kurde. Out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just... Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. God damn it. Aha, czyli nie mogę się zbyt daleko oddalać w tym ciele. Jakby dematerializuje się. Ale to dzielenie ekranu jest takie, nie wiem, mam vibe, jakby to był jakiś co-op na innym ekranie. Troszeczkę jakby to było ten... ta gierka twórcy A Way Out albo It Takes Two, nie? Dokładnie o tą emotkę ci chodziło, no. Co tu się wydarzyło? Co ja mam zrobić teraz? Wejść tutaj z powrotem, czy co? Bo nie rozumiem. W sumie w tej formie mogę więcej dużo zrobić. What the hell? Co to jest? Przyjaciel na zawsze. Spotka się ze smutką na drugim piętrze. Czy ja ci mówiłem, że to mieszkanie z początku gry to mieszkanie mojego ziomka? Co ty gadasz? Poważnie? Czekajcie, muszę sobie okienko otworzyć, bo troszeczkę hot in here. Ale jakże, on jest jednym z twórców gry, czy...? Czy po prostu... użyczył... jakby zdjęć, czy... planu? A... to co, ty jesteś z Krakowa? Się coś kojarzyło, że... z Gdańska jesteś? Coś mieszam.
Dobra, od początku. Czyli co? Czyli musimy się dostać na drugie piętro. Might as well see if it works. Sadness. I wished I knew her real name. Dobra, czyli trzeba znaleźć ładunek na pewno. A tam jest ten źródło energii. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Stream działa? Słychać mnie? Czy tak? Nie za bardzo. Nie wiem, czy wywaliło, czy... A, to okej. Nie wiem, czy Pawełem nie słyszałeś, ale to... Ziomek jest twórcą, jednym z twórców gry, czy jak? Dobra, wrócimy. No, ale tak Dominiczek jest trochę, nie? Ja nie zwracam na to uwagi za bardzo, bo jak ja się skupiam na jednym ekranie, no to nie zwracam uwagi na ten drugi, ale jako właśnie obserwujący, no to rzeczywiście może sprawiać takie wrażenie, że jakby jakaś gierka kooperatyw była grana. Ciuf, ciuf. Dobra, Marianka. Dzięki bardzo za hype trójnika. Dziękuję bardzo za 6 subików i 100 bitsików. Mega dziękuję za wsparcie. You are amazing, guys. Thank you for the support. Dobra, teraz muszę sypnąć z tej kuli energii. No i udało się. Dobra, zrobię sobie trochę głośniej. Znowu pewnie zawał serca dostanę, jak jakiś alert wjedzie. Dobra, mapeczka. Mega klimatyczna gierunia. Ryszard Tarkowski. Nie znam. Gierkę, no wiesz co, na razie gram godzinę 40 minut i jest super. Jest naprawdę fajnie. Klimatycznie bardzo, to na pewno. Kurde, nie mogę przejść, bo się pokrywają te światy w zły sposób. Takie lekkie motanko mam już w tej gierce, powiem wam szczerze. Lekkie motanko. No dobra, no w sumie to jest ogarnięte. A, na drugie piętro jedziemy. She go.
Oh shit. What is that? Okrzyk obrzydzenia. Dobra się da 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 da. Co to było? What was that? What? The... Da 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 da. Da 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 da. Okay. Not getting through here. Okay, not getting through here. So let's go further. Da 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 da. Fuck! Holy shit! I didn't even know I could do that. Co tu mamy? Klucz. Zabranet. Wracamy do ciała. Ale silentowy klimat, nie? Ah, gross. It looks like flesh. Is that skin? Nie, klucz to nie działa. Eww. Straszna jest ta gierka. Be honest. Capcom ma pokaz o północy, a ja mam galara. Trzymam serce w gardle. Bo ta gra jest straszna bardzo. Niesamowicie klimatyczna jest, nie? Looks like the only way. Great. Może już nie będzie maluchów. Będą gorsze rzeczy, coś czuję, nie? Maciek. Dużo gorsze. Memories of grief, loneliness. Co ja mam do tej wazy włożyć? Kwiaty? Wiecie, co też jeszcze dodatkową schizę tutaj generuje? To, że czasami skupisz się na jednym świecie, a w tym drugim coś się stanie nagle, nie? Dziwne. W sumie nie mogę zapominać, że jestem poza ciałem.
WhatsAppie. To się wylewa. Tętno z 60 na 86. God damn it. Pana takie rano, no wiesz, zwykle w czerwcu było E3 i na E3 było wszystko, nie? Przez 3 dni, a teraz jest to wszystko po prostu oddzielnie jakby. E3 pamiętam trwało 3 dni, były te dni main eventu i były w konfy wszystkich, nie? Z reguły, w ciągu tych 3 dni. No teraz jest podobne, tylko że to wszystko osobno, nie? William Blake. O kurde, co to są za kombinacje alpejskie? Te motki na dzisiaj jak znalazł. Ale jest na co czekać, nie? Nie można powiedzieć Maciekiem, że nie ma nic, nie? Ach, słoneczniku, znużony czasem. Och, panie Tarkowski, nie trzeba było. Proszę, przynajmniej tak mogę podziękować za wszystko, co pani tu robi. No, ja lubiłem E3 sobie oglądać. Urszuli Rostkowskiej diagnozowano depresję, histerię, bezsenność i niedożywienie. Co ja mam zrobić z tą brzytwą? A, wiem co mam zrobić z tą brzytwą. Ciekawe, czy będę mógł zrobić to tutaj. A, bo tu spadłem na dół. Wyjdziemy na balkon. Z balkonu przejdziemy tutaj do pomieszczenia obok. Tu użyjemy tego. Okej. Jesteś chora, dziewczyno. A mi na mnie hype train, bo poszedłem do salonu. Spoko, dzięki bardzo za odpalenie hype trainika. Jeszcze raz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Co za mnicha? Dziękuję, dziękuję bardzo. Brzydko jest jak pada. Jeszcze raz za wsparcie, ha? This Matt Tarkovsky, he ended up as her pig. Ten malarz, cały czas jest tutaj wątek tego malarza. Nie, to jest masakra. Powiem ci, że nowa amnezja ci tak nie wystraszy. Wystraszy bardziej?
Co chciałeś mi powiedzieć? Stary zeschnięty słonecznik. Useful, bierzemy. No kurde, ja słyszałem głosy, że to best amnesia. So far. Klimatyczna w pewnych momentach, jak jest fest ciemno i masz tą fajną latarkę, ogólnie 7 na 10. No ja też na to liczyłem, ale widzisz, padło na medium jednak. Nie mam Game Passa. Aktualnie. Ale będzie. Prędzej, sooner or later. Na pewno na streamkach się pojawi. Tu do tego wazonu. Dawaj do wazonu, dawaj. The spark's too weak to absorb. No dobra, ale... No to wkładaj ten... Słonecznik. Czekaj, bo ja już tu czegoś nie rozumiem. Ja chyba... Aha, bo tu jest ten wazon. Dobra. Jest tym Gaugan. No i co teraz? What now? What can I do now? Oj. A, muszę przejść przez te owadziska wredne. Kurde, fajne to jest. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Podoba mi się to. Ten przedzielony ekran i właśnie to, że w tym świecie dzieje się coś innego, a w tym jeszcze coś innego, to mi się trochę z gierkami Davida Cage'a kojarzy, nie? Takie ten fragment akurat, też takie nadnaturalne klimaty w jakichś takich opuszczonych miejscówkach, spoko to jest. Jak mi się z Fahrenheitem i z ten, z Beyond Two Souls to skojarzyło. Jakieś luźne skojarzenie miałem. Naprawdę mega przyjemnie się w to gierczy. A serducho to mam... Gadle, czemu bez Game Passa żyjesz? Bo ja jestem taki bardziej konsolowy, wiesz? Dużo retro też jest grane. Mam dużo retro hardware'u. No się dużo. Trochę retro gierek. I na tym oryginalnym hardware'ze właśnie jest, grane są te gierki. A w nowe gierki głównie gram na PS5. No właśnie, moim zdaniem jest tego trochę za dużo. Tego, że masz w jednym momencie dwa światy.
to powinno być bardziej porcjowane moim zdaniem, a nie, że tak naprawdę wychodzi na to, że cała gra będzie się na tym opierać, nie? No ale ogólnie realizacja jest topowa, nie? Gierki. To nie można powiedzieć, że nie. No jest to troszkę męczące, to prawda. Aczkolwiek nie jest jakoś giga uciążliwe, nie? Z drugiej strony. No to jest prawda. Że to trochę odciąga od drobiazgów. Ale jak na razie w moim odczuciu gierka mocno na plus. Biorąc pod uwagę sam klimat, realizację. O kurde. O shit. O shit. Nie ogarnęła, nie dognęła tematu. Gdzie ten checkpoint? I w ogóle dlaczego nie mogę grać tu, w sensie biegać, chciałem powiedzieć. No. Maluba, zrobimy zapiekanki, kochana dziewczyna. No, zapiekaneczki, nice. O, gdzie przebiec przez to, super. Czym zapiekaneczki. Ale ta klatka schodowa z tych betonowych płyt w ogóle, z takich, w sensie granitu takiego. To jest klimat polski. Jest typowe takie właśnie lata 80. szpital, jakiś coś ośrodek. Nie mogę na to patrzeć. No tu idzie biegać już. Wow, ale fajnie to wygląda. W sensie w tym alternatywnym świecie nawet fajnie to wygląda. Wszędzie. Odzyskując historię. Na niebie wybucha ogień. Huk eksplozji niesie się wśród dziczy. Deszcz iskier opada na ruiny Fortu Płaskiego, niegdyś niezdobytej twierdzy, na której obszarze stoczono najbardziej zażarte walki w trakcie ofensywy przeciw siłom Hitlera w 1945. Tym razem to jednak nie bomby czy ostrzał moździerzy rozświetlają nocne niebo, lecz widowiskowy pokaz fajerwerków z okazji uroczystego otwarcia środku wypoczynkowego Niwa. W wydarzeniu udział wzięli przywódcy partii, w tym pierwszy sekretarz, którzy wygłosili podczas gali następujące słowa. Niech to miejsce zwycięskiej walki z siłami zła stanie się miejscem wytchnienia klasy robotniczej Polski Ludowej w czasach pokoju i dobrobytu. Historyczny fort wyzwolony w styczniu 1945 roku przez bohaterską Armię Czerwoną poddawany jest obecnie renowacji i wkrótce zostanie otwarty dla zwiedzających. Ośrodek wypoczynkowy Niwa przyjmie pierwszych gości wraz z końcem czerwca. Dobra bajkieta, szyna serpy czeka na czosy i więcej sera, taki bym zjadł. O, na czosami no, czosik. Fajki, którzy biskup nazywają, widzieliście to? Biały biskup, w dodatku.
Dobrze, nie żółty znaczy to. Znaczy to? Outdated documents? Wonder why someone put them out here. Prawie gotowy główny budynek wyszedł lepiej niż się spodziewałem. Pozostało tylko dokończyć mniej oczywiste części ośrodka. Niech mnie szlak, jeśli to miejsce nie jest idealne. Na oboczu ciche, ukryte przed ciekawskimi oczami, najciemniej pod latarnią. Trochę się namęczyłem, żeby pozwolili nam tu zostać. Na szczęście, gdy trzeba, potrafię być bardzo przekonujący. Chyba już wiem, jak nazwę to miejsce. Niwa. Co tu się dzieje? Co to jest? Co to nie jest ośrodek wypoczynkowy? No zapukaj może. Kieras. Oh, sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. On zadzwonił do niej. All right. Listen, hon. You said you remembered. Dopiero teraz skojarzyłem, nie? Thomas. To on do niej dzwonił. Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Kluczyk jest potrzebny. I trochę lipa, że tylko w niektórych miejscach można skupiać się bardziej na jednym ze światów, nie? Że nie można tego robić cały czas. To jest takie dziwne trochę. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Plan hotelu cały. Jest coś pozaznaczane w ogóle. Signature. So he designed this whole place? What the hell happened here? Someone jotted this down recently. Do zrobienia. Nie wyłączaj tego budzika, lekarstwa, sprawdzić dobrze ścieżkę w lesie, zajrzeć do hotelu, sprzątnąć stare papiery, zająć się badaniami, wywołać zdjęcie, jeśli będzie czas, jeszcze raz sprawdzić biuro, książki, zajrzeć do L. Wcześniej wstaje, gościu. Siema, Agata. Dobry wieczór. Burn marks, broken glass and is that salt? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. A, to on. No, właśnie. Co to jest za wtyczka, ty? O, jaka latarka. Someone's been using it. Miałem podobną latarkę.
tym klipsem w ogóle. I ona działała, pamiętam. Gdzieś leżała w piwnicy na strychu. Too small to fit a door. Co to, Agata? A to jest do zegara klucz. Boks rozsypany. To jakby sól jest dosypana, jakby nie wiem. Blokował się, bronił się przed czymś. Muzo. There we go. Normalnie motyw jak w Silencie dwójce. Trzeba teraz wskazówkę znaleźć. Okej, okay, dobra. Zerknijmy jeszcze raz na plan. Typa. Woźnego nadzorcy nie. Zajrzeć do hotelu. Czyli na czwartą albo na siódmą chyba musimy ustawić. Całkiem w porządku, chciałem się porelaksować przy GTA SA, ale jednak dałem sobie dzisiaj spokój, bo akurat mnie czeka szkoła latania. O, to dobrze chyba, że sobie dałeś spokój dzisiaj. Medium? Bardzo dobrze. Są pewne rzeczy, które bym zmienił, w sensie tak się zgadzam tutaj nawet z Dominiczkiem i Bakosanem, ale ogólnie bardzo dobrze. Mega klimatyczna gierka, świetnie zrealizowana. No, na siódmą spróbujemy. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Nie, no, może takie medium, nie. Gierka jest dobra. Mega klimat i fajnie się ta historia ten rozwija i fajnie jest prowadzona. Przydałoby się naładować ładunek. To pytanko... Aha, już wiem. Pewnie będę musiał to w innym momencie zrobić. O innej godzinie, podejrzewam. Pasowało mi do zniutanego żart. Dobra, to było o siódmej. O. Tak myślałem. No i nie jest jakaś spocona, jest przystępna. Te zagadeczki są takie dosyć przystępne. Chociaż zobaczymy później. See if it worked. A co tu miało zadziałać właściwie? Proszę o ciebie. Bo nie rozumiem. No, wizualnie wygląda super. No i potrafi gierka wystraszyć to mocno. O. No nie, no dobra, powinno być git. Aha, bo tu jakby się zmieniło to otoczenie. Co to jest? Stary człowiek.
A to jest obrazek tej smutki. Dobra, naładujemy sobie ładunek raz jeszcze. A to nie w tę stronę. Czwartej był. Nie, tu nie idzie go ten. O no, idzie, dobra. Czuję, coś jest nie tak, nadchodzi. Co tu się wydarzyło? Tutaj czy coś chyba... Ja się nie spodziewałem, że ten maluch zatrąbi, nie? Absolutnie. Czy ja to muszę jakoś otworzyć? No... Nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie, coś mam tu zrobić w tym biurze. Ale jeszcze nie mam pojęcia co. Macie jakiś pomysł? Okna plastiki to trochę, nie no, drewniane chyba są. Muszę godzinę, kiedy on tam wchodził. No nie, no tu wszedł, nie? Muszę sprawdzić przewody, nie chciałbym tam utknąć. No jedyne, co mogę zrobić, to opuścić ciało, nie? I to po prostu wejść. No nie, no to już zrobiłem. Czy coś się zbugowało? Czy ja czegoś nie widzę? Czego nie dostrzegam? Długo nie ma, nie? Może o tej godzinie to wyjdziemy. A to chyba nie robi różnicy.
Tam jest jakiś przełącznik, ale... Get the rest of me in there. I'll never get used to this. No ja chyba też nie. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Okay, I know how this works. I need three liquids to develop the photo. Foty? Dobra. Looks like there's a tray missing. Dobra. Dawaj fixer. Two more to go. Trwalacz. Nope. Doesn't work. Jaki ten w ogóle projektor do tych, do kliszy. Przyda się, kuwetka. Młotna czarownica. Dobra, wywoływacz. Co tu się działo? I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. Robi się silniejsze, człowiek przenika do mnie, wpełza do mojego umysłu. Chce się wydostać, nie może się wydostać, nie pozwolę na to, nawet jeśli będę musiał. Shit, man, shit. Suppressing, huh? Not sure I like the sound. No, już widzę, co tu się działo. Dobra, przerywacz. Okej, okay, no to let's go. Nalejemy sobie tu. Najpierw zrobimy po kolei, nie? Tu sobie położymy kuwetkę. Let's go. Dobra, i sobie zrobimy po kolei, nie? Najpierw zrobimy jak to było? To co? To po kolei. Czyli tu wywoływacz nalejemy. Przerywacz i utrwalacz. Okej. Okay. Jak to było? Let's go. Ej, 5 sekund. It needs longer exposure. Missed my window. Kuźwa, prześwietliłem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nice. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, coś się pojawia. Coś się tutaj nam pojawia. Raz, dwa, trzy. Tak. Okej, okay, nice. Kubita. Ej, to jest moje zdjęcie. God damn it. Too soon. O kurde, zaczęli się pomoczę dłużej, nie?
who's there. Are you all right? Ej, tego się nie spodziewałem, nie? To taki hardcore będzie. Wait, don't go! Oh God. Don't leave me here. Co to jest za demon? No nie. W ogóle giera się długo wczytuje, nie? Jak na PS5. Chyba najdłużej wczytująca się gra na PS5, w jaką grałem. Bez kitu. Ja nie mogę. Kurde, no nie ten klawisz, cały czas mi się mieszają klawisze, ja nie mogę. Cały czas mi flipują klawisze. Wait, don't go. Oh God. Don't leave me here. Alone. Naked. Let me try you on. Oh God. No. Don't worry. You just Ja pierdolę.
again! Everything, it all ends in me! Not a fan of light, huh? Fucking figures. Siema Jodek, dobry wieczór. Ole, porumbana akcja, ty. Fajnie, gierka to jest taki dosyć ciekawy miks, nie? Bo tak naprawdę ta rozgrywka do tej pory bardzo jest taka urozmaicona. Nie ma takich jakby powtarzalnych elementów w niej dużo. A nie spodziewałem się tego, myślałem, że będzie prostsza. Nie spodziewałem się takich fragmentów jak ten. No, co planujesz zrobić? Nie, patrz gościu. Creeper. Pozwól mi się przymierzyć. W ogóle what? Dobra, spadamy stąd. Jestem uwięziony w tym wymiarze. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Okej, czyli pewnie teraz już jest po segmencie. Kolejny rozdział. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost.
I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Marianne! Wake up, please! Marianne! I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, Sadness needed my help. No tak w sumie to... Sadness? Is that you? Dobrze, że jesteś cała. Are you okay? What was that thing? Hello? Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Day room. Are you trying to show me the way? No jak mam się tam dostać niby? Jak w Stranger Thingsach, ty. Zrąbiste. Mam na zewnątrz wyjść? Rąbało was? Nie. Aha. Nie no, dobra, to chyba nie jest już na moje nerwy. Chyba wystarczy na dziś. Tego dobrego. All right. What now? Jadę maluszkiem. Na wakacjones. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. Larwia, może był jakiś element inspiracji Stranger Things? Nie wiem, co jest starsze. Nie no, Stranger Things jest starsze. Oligiera wygląda, kurde, zawodowo. Nie no, mi się ten tytuł podoba. Jest spoko. Po 2,5 godzinach gry stwierdzam, że gierka warta ukończenia. Bez dwóch zdań. Ale chyba będziemy kończyć na dzisiaj, bo też chciałbym się wyspać przed jutrem. Jutro wracam do pracki po 3 dniach wolnego. Ej, co jest? A, okej, trzeba zeskoczyć. Is that? Oh god, it's everywhere. How many people died here? Co tam, Agorek? Aha. No tak, oczywiście. Nie no, dobra giera jest.
ale już nie dygam. Dobra, mamy 2,5 godzinki streamka, także pograne jest, progresik jest, na pewno będziemy kończyć Girunię. Klimatycznie, brakuje mi jednak trochę interakcji. W założeniu ten świat miał być pewnie pusty, no, ale na przykład zajęcie postaci z drugiej planu były w sumie kluczowe. Tu ich nie ma wcale. No, jest tylko ta dziewczynka, nie? I ten demonus. Zobaczymy, jak to będzie później. Zobaczymy, jak to się rozkręci. No, bo na razie to jest po pierwszym rozdziale, nie? Poznaliśmy tylko tego głównego antagonistę i w sumie tyle, nie? I że jakiegoś Ryszarda musimy... Co tam, ten Capcom pewnie niczego ciekawego nie pokaże, nie? Dobra, polecimy sobie do grabarza. Widzę, że jeszcze gra w GTA 2. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, dzięki za subiki wszystkie, za wsparcicho. Jesteście wielcy. Tobie również życzę. Wam w sumie. Dobra, zrobimy rajdzika do grabarza. Ja bardzo dziękuję dzisiaj za obecność. Życzę, żebyś zasnął i spokojnych snów. Cóż, jutro mamy w harmonogramie GTA, nie? Także jutro lecimy z GTA. W środę lecimy z Little Miss Fortune. W czwartek znowu z GTA, w piątek wracamy do Chronik. A Medium kolejne, nie wiem kiedy będzie, może w weekend się uda. I jeszcze jedno. Na Discordzie odpaliłem głosowanie w propozycję na kanał, w który dzień zrobić Movie Night, bo w przyszły weekend będziemy robić Movie Night i będziemy oglądać Silent Hill z 2006. Także jak ktoś jest chętny, to zapraszam serdecznie na oddanie głosu i też zjawienie się, bo już 2 Movie Nighty zrobiliśmy, oglądaliśmy na jednym The Thing, a na innym jeszcze Kruka na pierwszym i było całkiem spoko. Także myślę, że teraz też będzie spoko. Także trzymajcie się, dobrej nocy życzę i zapraszam do grabarza. Bajujaju.